Witajcie w nowym dniu. Cześć. Dzisiaj jesteśmy w małym miasteczku niedaleko Wodlice. Miasteczko nazywa się jak? Tribuni. Tak. Jest piękne, wygląda urokliwe. Wygląda na bardzo urokliwe, także tak. Idziemy zobaczyć. Zaraz wam pokażemy, jak wygląda Stare Miasto. Stare Miasto jest tutaj oczywiście maleńkie, połączone mostem takim kamiennym. Też nie wiem, czy go teraz widać za nami. I zaraz tam pójdziemy, więc zobaczycie, jak wygląda to Stare Miasto. Miejscowość jest dosyć mała, ale taka bardzo ciekawa. Ma bardzo piękne plaże z lazurem. Jest kilka ich, nie pójdziemy na wszystkie, więc pewnie wybierzemy może jedną. Co jeszcze, Marek, możemy powiedzieć? Ja jak jechałam, to widziałam osły, takie przy ogródkach. O co chodzi z tymi osłami, bo ja nie wiem. Pewnie już wiecie, że osioł jest symbolem Dalmacji. Dlatego wszędzie tutaj w Dalmacji, w ogródkach, na wszystkich skwerach, placach, jest po prostu rzeźba osła. I tutaj też jest, zaraz go zobaczycie. Teraz ciekawostka. 1 sierpnia co roku odbywa się tutaj w Tribuni wyścig osłów. Tradycja ta nawiązuje oczywiście do współpracy z ludźmi tego pięknego zwierzątka. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is a lie. You'll find that out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? Większość zejść na plażę w Tribuni wygląda właśnie tak. Jest taki deptak zrobiony z kamienia i zejścia są albo po jakichś takich drabinkach, albo po skałkach. Something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful. Teraz zbliżamy się do plaży Bristak. O, oto ona. Tu już jest plaża taka szersza. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to. Jak zauważyliśmy, miejscowość Tribuni to jest fajne miejsce na uprawiania sportów wodnych. Zobaczcie, ile wypływa łódek, kajaków. Można wypożyczyć kajaki, można wypożyczyć łódki. No, są latowe jak w Chorwacji, ale widać, że tutaj się dzieje na wodzie. Way back before we blew it all. Chcecie zaparkować w samym centrum Tribuni, to parking w sezonie, czyli od 30 chyba, od 1, dobra, od 1 czerwca do 30 września kosztuje 2 euro za godzinę, a jeśli chcecie się zatrzymać w samym ścisłym centrum na cały dzień, to jest to wydatek rzędu 30 euro. Stare Miasto leży na wyspie.
I do tego Starego Miasta prowadzi taki oto kamienny most. Idziemy. Knajpa dla miłośników rocka. Marek ogląda mieszkanie czy dom na sprzedaż. Właśnie się przygląda. Mam nadzieję, że kupi. W Tribuni znajduje się jedna z bardziej popularnych marin w Dalmacji. Szukacie restauracji, kafejek, może też jakiejś pizzerii. Właśnie przed jedną stoimy, zobaczcie. No to oczywiście jest tego mnóstwo, więc naprawdę jest gdzie siedzieć i to wszystko jest najczęściej przy samym morzu, więc naprawdę będzie piękny widok. Znaleźć się można. W Tribunie, jak się okazuje, można skorzystać z bardzo budżetowych apartamentów. Proszę bardzo. Miastem góruje kościółek świętego Mikołaja, zobaczcie. Gałka loda. A teraz raport o lodach. Gałka loda. W Tribuni. 2 euro przy porcie. Żegnamy się już z Wami i z tego przepięknego małego miasteczka Tribuni.
Bardzo prosimy o subskrypcję dla Was. Jeżeli Wam się podobało, to lajki i do następnego razu. Pa!